Mika Bogdenwaro. Z grzyby WK. Mamy tytuł. Wszyscy, tak? Dzięki bardzo. I z tobą, nie? Bo mamy spiny. Tutaj masz kamerzysta. Dobra, dziękuję bardzo. Pojedynek? Pojedynek? No to dawaj. Zobaczymy, kto lepiej wyrenderuje. Właśnie, render zweryfikuje. Uwaga, uwaga, zapraszamy do zakupu pay-per-view z naszego linka. Lecimy na rekord, musimy pobić Sylwka, Wardęgę i pokazać, że nasza armia jest największa. Wtedy też Fame MMA będzie nas lubić, więc wy zakupcie pay-per-view z naszego linka, a ja wtedy puszczę Robura i też będzie mógł walczyć. To dobrze. Zadam jak trasa. Dobrze. Strasznie dużo tirów. Nie wiem o co chodzi. W niedzielę zaczęły tiry masowo jeździć. Ja się nie znam na tym, ale kiedyś tak nie było. Może to jakiś protest. Też chcą coś udowodnić. Tiry? No. A może to są transformersi, była że. Chcielibyśmy dać szansę młodszym twórcom, mniejszym twórcom. Ja myślę, że to jest zasłużone, bo jednak on jedyny mnie pokonał. No i lecimy teraz, jest 1-1. Kto jest lepszy po pełnych przygotowaniach? Ten jedyny raz. Halo, dzień dobry państwu. Co tam? Dobra, to mam do ciebie, jakbyś obstawiał. Patryko Spączek? Dobra, Patryko Spączek, jak myślisz? Tak jakbyś, tak na szybko, no nie? Tak na szybko, Patrykos. Patrykos. Dobrze, ogólnie ja też tylko nie mogę tego powiedzieć. No okej, okay. Doceniam, ale wiemy to, nie? Zajebiście. Dobrze, stary. Nie, ja od początku rozmawiałam o 56 i o catchweightie. Ogólnie to ja się wywodzę teraz z sportu, bo jakby całe życie grałem w piłkę. Dziękuję chłopaki, dziękuję bardzo. Pączek czy Patrykos? Nie mówię takich rzeczy, wiesz czemu nie mówię takich rzeczy? Bo po walce oni sobie zbiją piąteczkę, a zawsze będą pamiętali to, że wybrałem jednego z nich. Okej. Okay. Bardzo dobrze wybrnąłeś. Jakbym poszedł na walki do federacji, czy jakiś turniej amatorski bym zrobił, wiesz, taki poza fejmem. Czyli nie chcę, właśnie nie, patrzysz mi w oczy, nie chcę powiedzieć do poważnej federacji. No wiesz o co chodzi, sportowe walki jakbym zrobił jakieś. Uważasz, że nie jest to sportowy pojedynek? Nie, uważam, że... Przepraszam mocno, jak na fejmę ma? Może się okazać sportowy. Mam nadzieję, że zmiana zdania nie była gdzieś tam wynikiem. Skąd w ogóle taki głupi pomysł wyjść z Roburem do zapasów? No od tego są, żeby mnie dociążać. No, są kolegami prawdziwymi, więc jeżeli ja będę walczył, no to w jakiś sposób muszą się przyczynić do mojego sukcesu przyszłego. Jako, tak czy tak? Jak teraz, teraz. Jak tak, teraz. Tak, teraz. Jak tam? A jak to ja się powinien zapytać? No, bardzo miła atmosfera na konferencji, zauważyłeś? No. No, tak grzecznie. Jedyny Krycha się wyłamał. Krycha zrobił dymy, a potem wszyscy się kochali. Łączył punchline z lądowaniem fame. Przed Dubajem, kurwa. Szapoba. Dobrze, to właśnie też chcę trochę Sakera spropsować, że przygotował mnie na fame pod kątem właśnie takich punchy, nie? Tak, walka to nie wszystko jeszcze, wiesz, trzeba psychicznie nastraszyć zawodnika solidnym punchline'ikiem, takim prime'em. Słuchaj, Katusz, ja właśnie chciałem się podpytać o wasz konflikt. Ty Normana nienawidzisz. Jaka jest w ogóle geneza tego waszego konfliktu? Znaczy, no nie lubię go, bo on pierwszy się spruł do mnie, nie? Bo ma tam za dużo mefedronów, pierdolił z tym, kurwa, co ma oczy rozjebane i zaczął się do mnie pruć, więc no jest walka, nie? O wygraną za wygraną. To będzie kilogramowa sztabka złota o dużej wartości. Nigdy go nie będzie. Nie,
Good luck. Obstrał. Obstrał zbroję. Na face to face. Druga przegrana. Druga przegrana. Dziwka i jabana. No. That's not my ball, son. No ball, you got it. Go. Tym oto akcentem kończymy część piątą i zapraszamy was na main eventową już za dwie minuty. A co wy tak cicho? Czasem faworyt. Nie wiadomo dlaczego przegrywa. Ale ostatnio mieliśmy walkę. Ty było i chodź na chwilę, Patryk. Bo ja wiesz, tutaj patrzę. Czy ty się nie boisz takiej bandy? I wchodzisz jeszcze między wilki? Tak, ale ja się czuję bardzo dobrze wśród was, naprawdę. A czy wy się czujecie dobrze wśród niego? Mam kontuzję, kurwa, nie mogę. Ja teraz mam... jestem w strefie. Ja muszę strasznie regenerację robić przed teraz... walką. Zróbmy to na tym szkle. Ale nie pnie szkło. Wiem, bo przecież złamie rękę i nie będzie zawalczył. Tak. Czy ja nie mogę w zawodach uczestniczyć 60 dni przed walką, mam w kontrakcie. A to jest z tobą na rękę, to jest zawody. Boli cię na przykład ta ręka? Boli bardzo, o kurwa. Ale... Ten usi jest pojebany. 120 kilo ściska. Jak młot pneumatyczny. Nie, ten i madło. Niektórzy nie spodziewają się, jaki jestem silny, ale nikt się nie spodziewa, jak silny jest Rafał. No i z pula. Rafał Młottora prawie. Jakby tworzyć proporcje siły, to jest na przykład jest ktoś tam, jestem ja, który jest tam 3 razy silniejszy od kogoś. Jest Rafał, który jest tak 10 razy silniejszy ode mnie. A ty jesteś właśnie z tym uściskiem? Jest duża różnica, nie? Taka po prostu przepaść, nie? Po prostu ja sobie w mechanie się siłowałem, to tak, wiesz, bierzesz sobie i wiesz, i to jest to może robić co chce, nie? I to wiesz, tak nie ma par. Kurde, no, tak widzisz, wiesz, tak? Jest pojebane. A to ty masz tak ze mną? No może to pojebana skala. No, to jest mega skala. To jest takie... Ale ma, no nie wiem jak to jest zrobione, stary, ale mało... Rafał, ty tak podniosłeś młot ten, nie no. Nasz. No to nikt nie podniósł do tego momentu, co ty, no. To jest turbo siła. Tak genetycznie, bo to jest tak, że w operacji, też już wszystko takie jest. Rafał jest cyborgiem, który ma nadpisane włókna mięśniowe, stary. Rozpierdalał sobie przed ramię specjalnie, potem stary naprawiał mu się i znowu rozpierdalał. I tak stary ma 7 warstw, stary, Legendy i mity. Legendy i mity. To jest cyborg. Czyli nie ma co kraść tego złota. Nie, no lepiej stary nie. Chłopacy pilnują cały czas, nie? To jest warte 100 tysięcy złotych. Ja mogę tego dotknąć. Kurwa, stary, masz droższe auto. Nie musisz to przejść. Nie mogę podnieść i schować do kieszeni i uciec, nie. Jest przyklejony. No dobra, no tak, no to jest to kawałek metalu, nie fake żaden. A, i będzie mój odcisk palca na tym. Weź tutaj z przodu. I patrz, Błażej, że jak tu robisz zdjęcie, to patrz, to jesteś tu w odbiciu. Jak byłem, no teraz jest w odbiciu coś tam. No ja ci tak, niezależnie co się odbija, zawsze będzie to mój brzuch. W każdym kącie, kurwa. Gitara. Jak wyglądasz? Dobrze, że brzuch trenowałem, bo kurwa... Jak kurde lalkę, no. Jak lalką. Boxer, ja myślę, że jesteś czarny koń którejś z gali. Z gal. Jak tam będziesz mógł wystąpić, to jesteś... Kurwa, no staram się włodarzy że właśnie o walkę, nie? Jak walczyłeś, ty nie schodziłeś na ziemię. Ty masz taki chwyt, taką moc w rękach. Ładnie. Musimy kiedyś zrobić sparring zapaśniczy. Wiem jak to będzie wyglądać, ale byłoby ciekawe. No. Będzie ciekawie. Trzymaj się i powodzenia z filmem. Dobra, dzięki, wzajemnie. Konferencja już słuchajcie za nami, a ja w tym miejscu chciałbym podziękować wam za obejrzenie tego odcinka. Pokażmy siłę sportowej Polski, zostawcie polubienie, subskrybujcie koniecznie kanał, bo wkrótce widzimy się tutaj, myślę, więcej. Trzymajcie się, cześć.